Witam Was serdecznie na kanale Geny Fishing. Dzisiaj jedna z tych kultowych dat, 1 lutego dla południa Polski. Zaczynamy sezon pstrągowy w końcu. Pogoda super, zapowiadali wiatr, śnieg, póki co jest ok. Także nie przedłużając, zapraszam na film. Hejka! Fajna rynienka idzie tutaj w lewo. Ten korzeń, a to drzewo, takie przewężenie. Więc zmienię na woblerka. Może takiego. Takie ładne miejsce, ale tylko jeden mały pstążek. Ale spróbuję to obłowić za powrotem. No musi tu siedzieć jakiś grubszy cwaniaczek. Ach, spadł. Kurde, bo... Jasny gwint. Wypiął się z dobrej tubeczki, cholera. O, siedzi. Powtórzył. Znowu nieduży. On jest. Nie będziemy go brać do ręki. Poszedł. Ładny dołek. Podmyty korzeń. Pod drugim brzegiem. Kolejne ładne miejsce na pstrąga. Ależ bój. Jednak siedział. Ależ był. On tam jest. Wiedziałem, że tu musi siedzieć ryba. Założymy mu glizdę. Ubranie było wprawdzie z krótkiego dyszla, ale wydaje mi się, że tu była ładniejsza rybka. Na pewno największa dzisiaj. Ok, mamy glizdę. No i spróbujemy na glizdę. Siedzi. No, nie oparł się. Ładny.
taki pstrążek się trafił na glizdę. Tą przynętę pokazywałem wam na filmie, jak ją uzbroić. Tu na dole pokażę wam linka. No taki 40 gdzieś, no ale dzisiaj największy. No i woda. O to chodzi. Na dzisiejsze wędkowanie wziąłem dwa pudełka głębokie. W jednym mam woblerki. Głównie to są mojej produkcji. Takie pstrążki oklejane materiałem. Są potoczki, pęczaczki. Trochę większych woblerów. Tu też są mojej produkcji oklejane. Tu są troszeczkę kupnych. Oprócz tego wziąłem drugie pudełeczko. Tutaj mam wszystko. Są obrotówki, mepsiki, dama, jedyneczki, dwójeczki, gumeczki, raczki, imitacje, ważki, tanty w różnych kolorach, wahadłóweczki, handmade, Piotra Lipca, jeszcze sprzed wielu lat. Tu są tanty w moim ulubionym kolorze, takim kakaowym. No i oczywiście jigi przeróżne. Tu są czarne, fioletowe na główkach 2-gramowych. A tu mam na główkach 1-gramowych. Do tego łowię moim ulubionym Feniksem, Eliksirem. Na wędece jest założony kowreczek Ultegra 1000. Wszystko waży poniżej 200 gram. Także bardzo lekki zestawik. No i takim zestawem dzisiaj łowię, takimi przynętami. Zobaczymy, co się będzie działo. No ludzi dzisiaj jak na rozpoczęcie, jak zawsze, sporo. Mijam kolegów i pod prąd, i z prądem. Także wszyscy chodzimy po sobie. O, siedzi. Znowu nieduży pstrążek. Same małe pstrążki. No, uciekaj do siebie. No, siedzi. Mamy strąga. Pomalutku, pomalutku. To się oplątał. Chodź maleństwo, chodź, chodź, chodź. Kolejny nieduży pstrążek, strasznie blady. No ten może ma ze 30. O! Poszedł. No tu jest jakaś ładniejsza rynieneszka pod brzegiem. Spróbuję ją obłowić. Bardzo drobniutko chodzi ten woblerek. No idealnie na taki nurcik. Mm-hmm.
nie jedna bublerka. Za plecami jest piękny taki blef, ala Rynienka. Spory nurt, płytka woda, a one dzisiaj stoją w takiej wodzie. Trzeba uratować bublera. Udało się. W tym nurcie szaleje. Nie jest duży, aczkolwiek dzisiaj największy. No ale nurt robi swoje. No, chyba zasługuje na podbierak. No. Jeszcze nie gotowy. Chodź. Ten jest ładny. Taki pstrążek, 42 cm. Już taki ładniejszy na dzisiejsze warunki. No i woda. Kolejny pstrążek, nieduży.
jest ładny pstrążek. Taki pstrążek, około 40, kolejny. No i woda. Mija 6 godzin jak łowimy. Parę ryb udało się złowić. Pstrągi różne, takie 35-40. No ale teraz czas przyszykować jakieś jedzonko. Wieje jak nie wiem, więc tam mam zamiar w tych krzakach zrobić schronienie. No i jakiś lunchek zrobić. Wyciągniemy tarp, żeby nie wiało. Zrobić sobie schronienie. I'm just sitting here. I got time. Okej, schronienie gotowe. No i działamy dalej. Pozyskać suche drewno. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me.
No i dobrze, że rozbiłem ten tarp, bo się rozpadało, ochłodziło się. Ja robię kawusie i później zrobimy survivalowego omleta. Do omlecika będę potrzebował jajka oczywiście, szczypiorek, trochę wędlinki, no i ser żółty, no i podstawa to bułeczka, no i masełko. Kroimy wędlinkę, teraz szczypioreczek. Składniki mamy przygotowane. Zerkniemy do wody. O, woda się już gotuje. Zalejemy kawusie. I tak, żeby zrobić tego omlecika, rwiemy bułeczkę. Niedbale, po kawałeczkach, powiedzmy tak. Starczy połóweczka. Do tego idzie wędlinka. Szczypioreczek, na razie tylko część. Ważny składnik tarty, ser żółty. Sera nie żałujemy. Można podłożyć. Mieszamy i zalewamy jajkami. To jest taki patent na przewożenie jajek. O. Na gotowo. Mieszamy. Dosalamy. I teraz pateleczka. Masełko. I tak, czekając aż to się upiecze, może poruszę temat, który już się generalnie wszystkim przelewa. Mam tutaj na myśli wysokość opłat. No ale to niejako na pocieszenie dla innych okręgów, bo na internecie słyszę, że karta kosztuje 300, 400, 450 zł. Dużo i mało, ale pytanie jest takie, co w zamian za tą opłatę? Tutaj jak mamy okręg krakowski, czy okręg tarnowski, czy toruński, gdzie na przykład w Toruniu mają drwęce, że od 1 stycznia możemy łowić trocie, jest po Jeziorze Brodnickie, jest Wisła, mnóstwo jezior. Czyli coś się oferuje za to. Natomiast my w Okręgu Świętokrzyskim, moja karta pełna to jest 450 zł. No i teraz pytanie, za co? W województwie świętokrzyskim są raptem dwa zbiorniki powyżej 400 hektarów. Trochę kaczych dołów. Do najbliższej rzeki Nidy, takiej średniej rzeki z Kielc mamy 50 km. No ale co z tego, jak ta rzeka wypłycona? Pływa tam parę kleni, kilka boleni, nawet krąpi już ciężko złowić. Po granicy znowuż województwa świętokrzyskiego płynie Wisła. Z Kielc jest 100 km, no ale tu znowu jest takie cuda, że stojąc na własnym brzegu nie mogę rzucić wędki, bo muszę mieć opłatę albo tarnowską, albo tarnobrzeską. No cisną tu się słowa takie, które generalnie na swoim kanale nie używam, no ale naprawdę to skandal jest. I co? I to jest to wszystko. To jest tak, jakby porównać do tego, że nie wiem, bilet do Muzeum Wsi Radomskiej kosztuje 450 zł, gdzie jest 5 eksponatów na krzyż, no i 450 zł na Zamek Królewski,
gdzie eksponatów jest 5000, no to tak to porównać. W kraju można płacić, no ale przynajmniej ludzie wiedzą za co. No a my w Świętokrzyskim bida z nędzą, a kasy się płaci w cholerę. No ale takie życie. Do tego mamy kilka, raczej kilka, no ze trzy rzeczki pstrągowe, takie jakie dzisiaj widzieliście. Pseudopstrągowe, no bo to generalnie to są rzeki nizinne o statusie rzek pstrągowych oczywiście. Dobrze, że chociaż troszeczkę tych rybek udaje się złowić. Zobaczymy jak będzie w dalszym sezonie. No i piecze się omlecik. No i kawusia będzie, zaraz będzie jedzonko. To też jest część wędkarstwa, przynajmniej dla mnie. Bezproblemowy ogień w deszczową pogodę. Można pozyskać właśnie z takich suchych pniaczków, czyli je przybatonować, skroić w takie pióra. No i generalnie trochę brzozy i możemy sobie ognisko pozyskać. W mikroskali oczywiście, ale odpowiednio do moich potrzeb. No i jest omlecik surwialowy. Trochę się rozwalił. Tak wygląda w przekroju. Szczypiorek, bułeczka, jajeczko, wędlinka, serek żółty. Powiem wam, rewelacja. Szkoda, że nie czujecie zapachu. Taki zimny, wilgotny dzień jak dzisiaj. Zamiast pstrąga omlecik. Lubię takie klimaty. Do tego gorąca kawusia, nie z termosu. No i będzie można dalej łowić. Ja pierdyka. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Wszystko się mieści elegancko w jeden pojemniczek. Nawet jest kieliszek wędkarski z dodatkowym kubeczkiem. Kubeczka. Step back.